jesteś moim Bogiem dziś, tak? Nie wczoraj, nie jutro, ale dziś, ale już jest zmęczony i pewnie się popisuje teraz, tak? Almateusz? Chciałam zrobić krótszego anioła. Chciałam się pobawić. Chciałeś się pobawić? A widzisz siebie? Widzisz siebie, Mateusz? Tylko ten. A powiedz, pomachaj do wszystkich. Cześć. A jak masz na imię? Mati. Mati. Z Grybusia. Czas na pamiętnik. Witajcie, przyjaciele. Jestem dzisiaj z Jadwigą. Jadwiga Szymska. Tak. I z Mateuszem. Aha! Zapomniałeś parasola, ale za chwilkę weźmiemy parasol. Możesz chwilkę poczekać, bo chcemy porozmawiać. Chcieliśmy parasol. Chcemy o tobie porozmawiać. Możemy o tobie porozmawiać? Daj mi parasol. Zaraz, dam ci parasol. Dobrze. Dzięki. Słuchajcie, przyjaciele. Chcieliśmy wam nagrać świadectwo. Świadectwo Mateusza. Naprawdę niesamowite świadectwo. Jadwiga mi dzisiaj opowiadała o tym, jak pierwszy raz spotkała Mateusza. Mateusz był zostawiony przez swoich rodziców, tak? Porzucony, tak? Tak. Można to też tak nazwać. Z powodu choroby. Piesek. Nie wiem tak naprawdę w ogóle, czy nie jest mi znany. Natomiast Mateusz trafił do mnie, jak miał 10 miesięcy. Tak. Był karmiony pozajelitowo, miał gastrostomię podłączoną. Był karmiony pozajelitowo. Tak. A dlaczego? W ogóle nie chciał nic go jeść. Tak naprawdę miał, no, ratowali go, żeby, no, to, żeby nic nie trzymał, żadne pokarmy chciał jeść. To był jedyny ratunek połączyć pod gastrostomię. Okej. Okay. Hello. Mateusz, pokaż, jak ty odpoczywasz. Tak? Umiesz odpoczywać, tak? Dobrze. Świetnie. Teraz posłuchasz, jak ciocia mówi, tak? Mateusz? Dobrze. Okej. Okay. Ile miał miesięcy, jak do ciebie trafił? 10 miesięcy. Odpoczywasz? Trafił do mnie dosłownie na miesiąc. Okej. Okay. Tak się złożyło, że dowiedziałam się, gdzie są spotkania uwalniające modlitewne. Na takim spotkaniu modlitewnym spotkałam Artura Carońskiego i prosiłam go o modlitwę. Po prostu byłam tak zmęczona opieką, w ogóle obsługiwaniem tej aparatury i w ogóle dzieckiem. Nie przypuszczałam, że to takie trudne i szukałam pomocy. Artur był na takim spotkaniu uwielbiającym Boga i modlił się. Tak naprawdę modlił się o Mateusza, dmuchał powietrze do jego ust. Mateusz tak otwierał buzię. Jak ty otwierałeś buzię? Tak? Tak to było. I dosłownie gdzieś po 3 dniach było tak, że Mateusz pierwszy raz bardzo ładnie zapłakał melodyjnym głosem. Okej. Okay. A wcześniej po prostu wydawał jakieś takie dźwięki. No nie płakał w ogóle, tylko piszczał. Tak, okej. Okay. Takie było. Czyli Jadwiga stała się opiekunką Mateusza, kiedy Mateusz miał 10 miesięcy. Tak. Tak? I Mateusz nie był w stanie jeść normalnie, nie. miał, był pozajelitowo, tak? Pozajelitowo był karmiony. Tak. I wzięłaś go i nie było żadnej prognozy na to, że będzie jadł. Nie, w ogóle lekarze nie dawali szans i w ogóle tylko machali ręką, że nic z tego nie będzie. Że nie da rady. Że nie da rady. On w ogóle miał taki zacisk, że w ogóle nie otwierał buzi. Miał zaciśnięte usta. Chciałam łyżeczką coś próbować, to na siłę zaciskał bardzo. Okej. I wzięłaś Mateusza na
spotkanie uzdrowieńczo-uwolnieniowe, tak, które prowadził Artur Ceroński. Tak, tak. I Artur zaczął się o niego modlić. Tak. I po tej modlitwie, dzień czy dwa potem, no tak, w nocy, o trzeciej nocy, zapłakał pięknym, melodyjnym głosem. Okej, okej. Mnie to po prostu wybudziło, bo... Okej, czyli była wielka poprawa. Tak, tak, tak. Tak, no po prostu odpowiedź Boga, że to jest początek nowych rzeczy. Była wielka poprawa. Przyjmować pomalutku, pomalutku i jedzenie. Tak, jedzenie i on przyszedł do nas w sierpniu, a gdzieś już w grudniu już go karmiłam łyżeczką. Tak. I w lutym już odłączyliśmy go od tego. Okej. Okay. Słuchajcie, fantastyczne świadectwo, że po modlitwie Mateusz, który przedtem nie mógł normalnie jeść, zaciskał... Muszę opuścić, a nie on... Tak. Mateusz, który zaciskał... zaciskał... Buzię, tak? Usta. I nie mógł w ogóle jeść. Miał przyczepione poza jelitowe. Tak, ma jeszcze ślad tutaj w boku. Tak. Gdzie miał wmontowany taki balonik i przez rurkę okay. Taki powiedzmy... Okej. Okay. Mleko. Okej. Okej. Okay. I Jadwiga bierze Mateusza na spotkanie uwolnieniowe i na tym spotkaniu Artur się modli o Mateusza, Artur Ceroński modli się o niego i po spotkaniu parę dni Mateusz budzi się w nocy, tak? Tak, o trzeciej nocy i nie zapłakał. Tak, jakiś taki płacz, ale taki normalny, nie, taki płakał. Melodyjny, tak? Tak, tak, tak. No coś pięknego dał. I progresywnie zaczął normalnie jeść. Tak. Tak, po prostu pozwolił łyżeczkom karmić się. Tak, nie zaciskał łyżek. Niesamowite. A mówiłaś mi dzisiaj jeszcze, że jego rozwój jest fantastyczny. Tak, tak. Znaczy w ogóle lekarze mówili, że nie chcę wypowiedzieć tego słowa, ale tak, bardzo źle się wypowiadali. Okej. Okay. Zaczął mówić, co było zaskoczeniem, że on w ogóle mówi. A, bo prognoza była, że nie będzie mówił. W ogóle na pewno nie będzie mówił. W ogóle jeśli chodzi o jego mózg, że w ogóle... nieprawidłowo się rozwija. Okej. Okej. A jednak po modlitwie, tak? Zaczął się prawidłowo rozwijać, zaczął mówić, zaczął jeść normalnie. W ogóle on się świetnie komunikuje, on rozumie wszystko, świetnie się komunikuje. Bardzo dużo gaduła jest. Tak, gaduła i ma pamięć, logicznie w ogóle rozmawia, lubi jak się czyta książki. Okej. Okay. Zainteresowaniem potrafi się skupić nad treścią, to jest niesamowite. Super. Słuchajcie, bardzo chciałam nagrać to świadectwo, ponieważ... No bo chciałam po prostu oddać chwałę Panu Jezusowi za to, co dla nas zrobił i za to, że realnie mamy tutaj dostęp do Bożej mocy. Tak, amen. Do Bożej mocy i do zwycięskiego życia. Ile masz lat? A jak masz na imię? Mati. A kochasz Jadzie? Tak. Kto ciebie kocha? Kto ciebie kocha? Jezus ciebie kocha. Tak. Podoba ci się mój parasol? Bardzo mi się podoba twój parasol. Tak. Tak jest? Jest tu no. Kiedy lekarze dawali bardzo znikome szanse na jakikolwiek rozwój, okazuje się, że przez modlitwę, która uwolniła rzeczywistą Bożą moc do życia, życie tego chłopca radykalnie się zmieniło. Że on dzisiaj bardzo świetnie się rozwija, mówi, śpiewa, pamięta, zaczepia ludzi, ma w ogóle świetną osobowość, piękną, ciepłą osobowość, jest gadułą. Co to jest? Ciekawą. No co to jest? Jest ciekawy wszystkiego. To jest wielka.
To jest wiatrak, tak. To zrobiony wiatrak. Tak, kim ty będziesz, jak urośniesz? Będę budował wiatraki. Tak, będziesz konstruktorem wiatraków, tak? Będziesz, co to jest? No, co to jest? Wiatrak. To jest taki lakki. Oto mój parasol. To wiatrak lakki. Jesteś szczęśliwy? Jesteś szczęśliwy? Super. Tak. A ten parasol. I się pomoże. I schowam się. I się chowam pod parasol. Mama chowa. Do kogo ty należysz? Do Jezus, do Pana. Tak, a kto jest twoim Panem? Jezus Chrystus, tak? Tak, Jezus. A powiedz mi, jak ty umiesz śpiewać piosenkę? Jesteś moim Bogiem dziś, tak? Nie wczoraj, nie jutro, ale dziś, ale już jest zmęczony i pewno się popisuje teraz, tak? Almateusz? Chciałam zrobić krótszego anioła. Tak, jemy? Mateusz, jemy? No to pokażę, jak jemy. Szybciutko. Bo idziemy, gdzie my teraz idziemy? Gdzie teraz pójdziemy? Na pan. Nie, na nabożeństwo pójdziemy? I co będziemy tam robić? Śpiewać. Kochani, z Jezusem nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeżeli potrzebujesz... No to chodź, usiądź. Karetka. Jeżeli potrzebujesz pomocy, uzdrowienia, uwolnienia, skontaktuj się z nami, Kościół Mocy i Kościół Bożego Królestwa w Krakowie. Tak. Amen. Amen. Pa. Amen. Do kogo ty należysz? Do Jezus, do Pana. Tak, a kto jest twoim Panem? Jezus. Jezus Chrystus, tak? Tak, Jezus.